Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Żaradowicz, a to jest kolejny odcinek z symulatora Train Sim 2. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie misję Igrzyska 2. Poranne sortowanie, posortuj parę grup wagonów na bocznicach przyjazdowych, ustawiając je na odpowiednich torach. Czas misji około 40 minut, więc bez zbędnego przedłużenia zacznijmy. Mamy sprzęgnąć ze składu 10 wagonów, które są 500 jardów przed nami. Więc wkładamy sobie dźwignię nastawnika kierunkowego, przekręcamy go w pozycję naprzód, reflektory dajemy jasny generator pola. Na włączony zawór odcinający na towarowy hamulec, automatyczne na zwolnienie i zawór remontowany na prowadzący lub niesprawny. Ciśnienie ładnie się nam pompuje. I przepustnicę dajemy na przykład na poziom drugi. Teraz coś tutaj jest źle ustawiona zwrotnica. A te tu widzę, że są odpowiednio ustawione, więc jedziemy. Oczywiście nie chcemy przekroczyć prędkości dozwolonej. Chociaż jak widzieliśmy ostatnio, nawet i lekkałem przekroczenie, więc idzie do tej złotej mety. Ale lepiej jednak tego nie robić. Sprawdźmy tak, pod dobre wagony podjeżdżamy, więc hamulec niezależny sobie trochę zwiększamy, żeby nie wjeżdżać nie wiadomo jak szybko do tych wagonów. Oczywiście należy zadbać o odpowiednią prędkość bez przegrania wagonów. No tak, 0,5 mili myślę, że będzie w porządku. O, i sprzęg załapał na myszy. I będziemy jechać do tyłu, więc dajemy tu na dźwignię wyłączoną zawór na podłączenie 6 lub 26. To możemy zostawić. Wyciągamy dźwignię nastawnika, wyłączamy reflektory, wyłączamy generator polny. I przenosimy się do tyłu. Wchodź po schodkach, ładne lampeczki mamy już oświetlone. Wchodzimy, zamykamy drzwi oczywiście. Siadamy na fotelu maszynisty. Wkładamy dźwignię nastawnika, reflektory jasne, włączamy generator polny. Zawór dajemy na prowadzące lub niesprawne i na towarowy i kierujemy się w stronę wskaźnika. Reflektory tylne są wyłączone, bo nie są nam do niczego potrzebne. Ostatni wagon jest to cysterna, z tego co widzę. Mamy 10 wagonów, chwilę to zajmę, zanim one się odhamują. Dobrze, więc dajemy pierwszą pozycję. Napinamy ile nam się udało, dajemy drugą pozycję, napinamy dalej. Ile tam się uda, tyle napniemy. O, udało się wszystkie napiąć. I jak wagony są napięte, możemy dać sobie kolejną pozycję nastawnika jazdy. A tu się to nazywa przepustnica po prostu. Jak to mamy? Źle ustawione oczywiście. Teraz jest w porządku. Tak, teraz jest w porządku na odpowiedni.
Dobrze, i zmniejszą moc. Pamiętajmy, że wagony jednak lekko gdzieś tu zaraz nas przypchną. Przepraszam Państwa bardzo za ten mój telefon, ale ciągle zapominam go wyciszyć, to tutaj nagrywać. Zatrzymamy się zaraz w punkcie. Użyjemy w tym celu hamulca dynamicznego. Dajmy go w pozycję setup. Dobrze. Stoimy i teraz mamy kierować się w stronę skreśnika, który jest z tyłu. A nie będzie takie proste. Gdzie jest ten skreśnik? Tutaj jest skreśnik, więc tą dźwignię musimy sobie przestawić. Tą dźwignię mamy dobrze, to mamy dobrze, to mamy dobrze. Jeszcze to mamy źle i... Teraz możemy dać nastawnik w tył. Mieć lekko mocy. Jest to z górki, więc akurat nie trzeba dużo mocy, żeby napiąć skład. Się możemy posiłkować tutaj kamerą z zewnątrz. Niestety normalny maszynista nie ma takich wygód. Ale cóż, skoro mają tą kamerę zewnętrzną, to trzeba z niego skorzystać. I nie cofać się na niej. Siedemset yardów nam zostało. Mniejszą lekko moc. Nie chcemy tu przekraczać prędkości oczywiście. Jeżeli trzeba będzie, będziemy dohamowywać hamulce dynamiczne. Widzę, że nawet jest taka potrzeba. Aż delikatnie prędkość przekraczamy. Przekroczyliśmy ją, niestety. Na tym punkcie najważniejsze jest, żebyśmy się ogólnie składnie zatrzymali. Niezależnie ile tam w niego wjedzie. No zawsze tak mniej więcej środkiem staram się wycelować. Czyli na redukcji początkowej sobie hamujemy. Pięknie. Zadanie wykonamy. Rozłącz wagony 4. Aha, czyli z tych 10 wagonów mam odłączyć tylko 4. Skoro tak mówicie, to coś zrobimy. Idziemy do sprzęgu w takim wypadku. I będziemy rozłączać. Policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli do tej pierwszej
Węglarki. Przejdź, nie chcę przejść, chcę. Nie chcę wejść. Wejść po drabince nie chcę. Rozłącz i sprzęgl. To czemu nie mogę tego zrobić? Nie w tym wagonie, amulet ręczny, w tym powinniśmy zaciągnąć. Dobrze, zaciągnijmy amulet ręczny w takim razie. O. Dobrze, i co ja mogę? Wyjść po drabince. No i co mi to dało? Nic mi to nie dało, tyle że sobie tu mogę pochodzić po wagonie. Super. Wchodzimy. No dobrze, przejdźmy. Z tej strony będę mógł to rozłączyć, czy co? O, jest. To tutaj trzeba... A, bo tu jest wajcha od sprzęgła. Super. Przejdź. A teraz nie mogę tędy przejść. Super. Kieruj się w stronę wskaźnika. Dobrze, ale muszę przez to przejść. Idziemy. Co mam ja ci w ogóle? Mogę otworzyć drzwi? Nie, Jezu. Dejczą radę? Nie. Chciałem otworzyć te drzwi, ale są zablokowane. Super. No skoro są zablokowane... Dobra, wchodzimy do naszej lokomotywy. No jeszcze nie z tej strony. To jednak z dobrej strony, bo... Dobrze wiedzieć. No bo ja tu chyba przodem wychodziłem. Dobra, naprzód. Zwolnij ten hamulec i jedziemy. Napinamy, napinamy. Nie ruszamy, a ja tylko cztery wagony tu miałem zostawić. Nieźle. Gdzie mam się kierować? No, tam gdzie byłem, dobrze. To nic nie trzeba zmieniać w takim razie. W takim razie nic nie trzeba zmieniać. Mniejsze moc na dwójkę, a żeby nie przesadzić i tak jedziemy po podwórkę. Dobrze, mamy tylko 6 wagonów, więc nie będziemy nie wiadomo jak szybko zaczynać tego hamowania. To też nie ma sensu. Na redukcji początkowej ten skład naprawdę dobrze hamuje. 6 wagonami. Dobrze, gdzie mamy się teraz udać? W stronę wskaźnika. Gdzie jest ten wskaźnik? Tutaj jest ten wskaźnik. Czy jedną zwrotnicę w tą stronę, tak? Tak. Super.
Proszę Państwa, muszę na chwilę wyciszyć mikrofon, bo nie bym chciał umieć to zrobić. Nie umiem tego zrobić. Dobrze. Czyli tego nie zrobię, bo chciałem sobie kichnąć. Nie umiem w tym programie, niestety. Próbował jakiś skrótów klawiszowych, ale niestety czasami tu nam coś czegoś. Tym hamulcem hamuję, co chciałem tutaj już. Chciałem hamować hamulcem dynamicznym, a hamulcem niezależnym. Już pomijmy ten fakt. Strony już motor gorzej idzie na tej redukcji początkowej. Dobra, zwiększmy trochę tą moc hamową. No to dlatego, bo jest lekko cyburki. Dobra, dajmy z powrotem redukcję początkową. I mamy, a odłączyć 3 wagony, super. Po co ja tak jeszcze, żeby tu podłączyć jeden wagon 3? Jeżeli nie ma nic napisane, że ręczne trzeba zaciągnąć z tym wagonem, ale weź se odłącz i tyle. Niech tamte sobie zjadą, ale masz odłączyć. Dobrze, ale ja sobie tu zaciągnę amulet ręczny. Chociaż w jednym też, żebym wiedział, że stały tu, nigdzie nie zjadą, to jest górki. I on ma to ma wajchę od sprzęgów. Naprzód. Uwaga, chwilkę. O, przepraszam bardzo. W sumie mogłem to wyciszyć w innym programie. A już za późno. Wparowałem przez te drzwi. Wajcha do przodu. Ale zrozumiemy, najprawdopodobniej pozycję jazdy. Nie chciałem, aby się czasami te wagony połączyły. Gdzie ja mam jechać? A w to miejsce, gdzie byłem. Super. Czyli 4, 3. Czyli zostały jeszcze 3. Zgadza się, zgadza się. Co i tyle? Ja tylko dzisiaj będę miał zrobić? Wagon rozdzielić i tyle? Nie, to za szybko by miał. Jeszcze myślę, że z jedną taką partię. Nie, musieli machnąć.
chyba od kureczki, więc zapinamy kujeczkę. Redukcja początkowa i zapomniałem. No coś czuję, że trochę za szybko zaczął. Ciekawe jak podjedźmy. Nie pięknie. Dobra, gdzie teraz mam jechać? Nie wiem, już. Ten. No, czyli teraz mam po prostu wjechać na... Tutaj. I tutaj. Dobrze. Więc cofamy. Teraz tylko trzy węglony, więc nie ma za bardzo to tu nawet napinać. Bardziej, że jest pychany. Więc skład się rozerwać nie powiem. Ciekawe co będzie, jak odłączymy już te trzy pychany. Co będziemy mieli potem robić? Pewnie będzie inne wagony rozpinać. No to nie działa już tym hamulcem, działa. Będziemy przekraczać prędkość, tak już nawet powinniśmy. Już jeszcze to nam na liczynku nie wyszło 16, ale na lokomotywie już widocznie było. A są tam te przecinki. Powiem się one nie wysiedlają, ale nie są. W ogóle głośno tutaj jak te wagony jadą, a widzimy, że to jest przecinka. Rozłączy wagony, dobrze, świetnie. Ale te drzwi miałem otwarte, ale uznajmy, że na dworze jest ciepło, więc... nic się nie stało. Rozłączymy, tylko zaciągniemy tu hamulec ręczny. Świetnie. I rozłączamy, jest.
dźwignia. Dobrze. Lecimy na maszynę. Tu my z przodu wejdziemy. Jak ten wysiądliśmy, tutaj pójdziemy. Badanie wykonane. Kieruj się w stronę wskaźnika. Dobrze. Kieruj tylko do przodu i jedziemy. Nie zamknąłem tej drzwi. Myślę, że ten wskaźnik, jak jest ten tam miejscu, co to... Jeszcze na pewno jakieś wagony nam będą kazali to rozkładać. Możemy być na to przygotowani. A za szybko by się skończyło ten. Chociaż gdzieś będziemy mieli je przestawić. Że jako, że mamy same lokomotywy, to już będziemy hamować hamulcem niezależnym. Nie ma sensu używać jakiego to hamulca automatycznego. No to było ostre hamowanie, ale o 15 wagonów mamy sprzęgnąć. Dobrze, czyli tam wajchę, tak, to jest dobrze. To jest dobrze. To jest źle. Dobrze, więc wyciągamy sobie dźwignię. Tu światełka dajemy na wyłączony. Generator pola na wyłączony. Zawór na podłączenie. I hamulec automatyczny na dźwignię wyłączono. I przesiadamy się do naszej drugiej lokomotywy z tym. Szybko zawór, hamulec, reflektory, generator pola, nosternik, naprzód, luzowanie, jazda. Trzeba się nauczyć trochę, żeby to robić po prostu szybko i tyle. Bez zbędnego przedłużania. Myślę, że te maszyniści to też tak muszą niestety pracować. Tylko im szybciej, tym lepiej po prostu przesiadać. Bo z prędkością większą nie pojadą niż te 15 minut, to chociaż muszą się napracować przesiadając się szybko. Teraz podłączymy 15 wagonów. Że przehamowywujemy. Żeby to nie uderzyć zbyt szybko w wagon. I tak jak poprzednio, delikatnie. 0,56 min. One mają spuszczony hamulec ręczny.
Dobrze. Zawór. Dźwignia wyłączona. Nastawnik na neutralny wyjm. Reflektory zgasi, a jeszcze generator pola, panie pamiętaj. Generator pola i lecimy, nie? Pan tam obserwuje, tylko dobrze, co się tu działo. A ja idę na drugiej lokomotywy. Drzwi zamknięte. Generator pola, dźwignia, światła. Dźwignia, hamulca, zawór. I lecimy. Napinamy skład. Napinamy skład, patrzymy się tak dobrze, mamy trasę ustawioną. No na 15 wagonów widzę, że dwójeczka jest za słaba, trzymamy trzeci bieg ma. Lokomotywa zwolna ruszyła, więc dajemy coraz do innej obroty. Opość jest pół, niedobrze, niedobrze. Trochę za ostro, siostro, chcieliśmy ruszyć. Teraz będziemy kawałek dalej jeździć. A mamy dłuższy skład, więc kawałek dalej trzyma. Trochę jest, składu jest. Nie da się ugrać. 15 wagonów to... kawałek pociągu. Hamuj pan, hamuj. No teraz już mamy trochę wagonów. Dobra, dajmy tą redukcję początkową. Z przedniej do składu 3 wagony, skąd? Stąd? Czyli teraz mam podpiąć 3 wagony do składu? Stąd, czyli tą dźwignię musimy przełożyć. To jest dobrze, to jest tak, tak. Tak, tak, tak. Jeszcze raz, tak, tak, tak. Dobra, i tą też dźwignię trzeba przełożyć. Dobrze, zobaczmy sobie stąd. Malutko. Włączamy skład. Jedziemy. Sprzęgnąć do składu wagonu. Podatkowe. Które zresztą tam chyba zostawiliśmy, więc trzeba będzie sprawdzić hamulec ręczny. Tym razem, bo z tego co mi się wydaje, to ja jedną zostawiam, a ja hamulec ja. Wolę zaciągnąć, niż wagony mają się stoczyć. To chyba w tym, że nie jest za bardzo możliwe, że wagony się same stoczyły. Przedwagnie zawsze ubezpieczamy jak to. Dobrze, mocno dajemy
ustawienie. Mamy już zawczasu być oszykowany. W tych lokomotywach nie mają łatwego życia. Niż mogą ich hamować i przyspieszać, więc cały czas są myślę wykorzystywane, żeby nie marnować klocków hamulcowych. Zwolniłem hamulec i co? Pomalutku, pomalutku i jakoś doturlamy do tych wagonów. No, trochę zawarte. Pomalutku, pomalutku. Nie ma co przesadzać z prędkością. Przy podłączeniu i sprzęglaniu. Dobrze, jesteśmy. Poczekaj. No nie wiem, czy my tym wagonom zaciągaliśmy. Zaciągnęliśmy na pewno. Rozłącz wagony 11. Super. Myślałem, że my dziś z tymi wagonami pojedziemy, a po prostu mamy rozłączyć. Super. Czyli chociaż będzie dobry news taki, że mianowicie nie musimy odłączać hamulca, tylko jeszcze wręcz zaciągnąć ten hamulec przy tej wagonach. No zaciągnij, zaciągnij. Pięknie zaciągnięty w pełni. No i odblokowywujemy sprzęg. A czekaj przez chwilę. No czekam, bo już idę przy okazji. Kieruj się w stronę wskaźnika. Dobrze, tylko dojdę do swojej lokomotywy. Te misje trwają dłużej niż jest to napisane. A mniej. Ty też zamknij. Siadaj. I jedź. Po co my aż tak daleko jedziemy? Wystarczy, o przecież tylko tam kawałek.
No i cóż, coś sobie wymyślili, no to też sobie musimy jechać, nie? Żeby nam zaliczyło. I co teraz? Kieruj się w stronę wskaźnika. Jest ten wskaźnik, a tu. Czyli to tutaj, to tutaj. To tutaj, tak. Dobra, jedź już tam i mam nadzieję, że to już ostatnia traza na dzisiaj. Tutaj mamy tyle punktów, że możemy lekko przekroczyć prędkość. Nie mówię tu o drastycznym przekraczaniu, ale delikatnie możemy zrobić. Tak też oczekujemy. Ale tutaj pojedziemy 16-17. 18. No i żeby na pewno 20 nie przekroczyć, czyli tutaj nic nie dostanę do punktu. No tak to chociaż trochę będzie. Zwalniamy. Rozłam 4 wagony. Łączę dobrze. Nie cały skład. Jeszcze dzisiaj będziemy jechać. Ale budzi to będzie odcinek. No, one co nie mają hamulca ręcznego? Co to ma być? No nie mają, tylko z tej strony. Zaciągaj. I sprzęg. Dziękuję. No i doczekać. Ale to już w lokomotywie będę czekał. Ile razy my tu jeszcze będziemy jechać? Sprzęgnij 3 wagony i rozłącz. Dobrze. Zamknij drzwi. A tam to dopiero skład jedzie. To jest coś. Wagonu gdzieś. O matko, jedyny.
takim czymś jechać, no ja. To dopiero by było. Coś jakoś nie mogę ustabilizować prędkości w tym spotkaniu. Coś jakoś albo źle ruszyłem, albo to. Ale ja na hamulcu jechałem, super. To już wiem, czemu nie mogłem ustabilizować prędkości. Cały czas byłem na hamulcu, super. Wyśmienicie. Najwięcej punktów, co się dostaje za poprawne wykonanie zadania, to oczywiście tutaj nie ma za dużo do... Nie. Dobra, idziemy stąd, mamy jechać, panie. Czyli tu gdzie byłem, tylko lekko w tą stronę, dobrze. No i zgadza się, zgadza się. Nie wierzę, że aż tak trzeba jeździć niedaleko, żeby takie coś wykonać, no ale dobrze. Wątpię, że ktoś tak naprawdę robi. Myślę, żeby tam się zatrzymywali po prostu od razu do tamtych rozjazdów. Gdzieś to już jest znacznie powyżej. Super. Już przesadziłem trochę z tą prędkością. Dobra, idziemy to odłączyć i jedziemy tam ostatnią lokalizację. Będziemy kończyć. Zastosuj. I rozłącz, gdzie jest to, i co to jest. Dobrze. Siadaj, pani. Gdzie mam jechać? Raz to przed siebie, dobrze. Dobra, już tam teraz jak lekko przekraczam, to się nie jest.
Że jesteśmy na końcówce. Przypunkty w tam 15-1. 15-2 nie powinno nam zaszkodzić. Para niezależnym hamulcem. Zahamujemy i tyle. Generator pole już może włączyć, światełka też. Tamnik jazdy też dać na wyłączone. No dobrze. Co? Srebrny medal? Chyba jednak tu przekraczanie prędkości nie wyszło nam na dobre. No ale cóż, drodzy Państwo. W tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.